Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu Habiniak i Michniewicz. Jest ze mną Mateusz, siema Mati. Witam wszystkich. Pierwszy nasz odcinek był taki typowo ligowy, liga angielska. To coś takiego też się szykuje w piątek, bo będziemy mieli gościa od ligi hiszpańskiej, ale dzisiaj robimy takie wtorkowe, typowe podsumowanie weekendu, ale zanim jeszcze zaczniemy myśleć o Bayernie, PSG i tak dalej i o angielskiej, to zaczniemy od luźnego rozgadania się, bo chciałem cię zapytać, co się stało w końcówce meczu twojej areczki, że nagle jakiś samobój w końcówce i się remis robi nagle z Sandecją 1-1. Co tam się wydarzyło? No, stało się to, co zapowiadało się tak naprawdę od jakiejś 45 minuty meczu, bo mecz wyglądał tak, że Arka grała tak, jakby prowadziła 3-0, Sandecja grała tak, jakby przegrywała 3-0 i wydawało się, że wszystkim ten wynik 1-0 pasuje. Okej. A w końcówce Sandecja zaatakowała chyba pierwszy raz w ogóle w tym meczu. Dośrodkowanie takie koślawe trochę, przeniesione na dalszy słupek, tam Kacper Krzepisz się nie sięgnął go. No i wpadł do bramka, Marcjan sobie Marcjanie, tak, sam no. wbił. Tak, ale no to nie było za dużo jego winy w tym, gdyby nie on, to tam dobiłby to chyba napastnik. No ale to, ja tak mówiłem, bo siedziałem ze znajomymi, to mówię, że tu się zanosi na remis, bo Arka za spokojnie grała trochę i to tak wyglądało, że zawsze, nieważne jaki zespół jest, to jedną sytuację taką stuprocentową ma. I Sandecja miała jedną taką wynikającą z błędu Arki, no i później miała drugą, która też nie wynikała z jakiejś fajnej akcji, jakiejś przetrenowanej, no ale koniec końców gra się na bramki, no i mecz zakończył się remisem. I dla Arki ten początek sezonu jest dosyć trudnym. No Wydawało tak się, że patrzę, po... bilans 1-2-1. No, i ta No, porażka w Krakowie jedyna na ten moment. Tym bardziej, że no tak naprawdę powinien być to bilans 3-0-1 po tej porażce w Krakowie, bo oba mecze w Gdyni powinny zostać wygrane, bo Arka grała dużo lepiej od przeciwnika, no ale to nie ma znaczenia, bo gra się na punkty i teraz już w środę czeka ich mecz z Resowią, który będzie ciężki i zaczyna dwuczęściowy jakby wypad na dół Polski, grając z Resowią, a później, o ile dobrze pamiętam, z Górnikiem Łęczna. No jeżeli Arka chce, żeby ten bezpośredni awans im nie odjechał już na samym początku sezonu, no to muszą zacząć punktować. No ale mam nadzieję, że to wszystko się ułoży, bo mimo wszystko Arka gra nieźle. To nie jest tak, że oni się źle grają, tylko jest jakiś taki chwilowa zacinka. Grali też bez Alemana, bez Adamczyka, dwóch podstawowych zawodników. I to też na pewno jest dosyć trudne, bo Arka ma mocny pierwszy skład. Na ławce też ma fajne nazwiska, ciekawe, ale mniej doświadczone. I gdy wypada ci dwóch podstawowych pomocników, którzy mają kreować grę, no to trzeba się liczyć z tym, że może być ciężko. A mimo wszystko wydawało się, że ten mecz z Sandecją jest pod kontrolą. Szczególnie pierwsze 20 minut było bardzo dobre. Później to trochę zaczynało spadać. No i tak jak napisałem na Twitterze, to skończyło tak, jak się na to zanosiło. No dobra, panie trenerze, niech pan powie, niech się pan wytłumaczy lepiej, bo ja tak patrzę po wynikach dzisiaj Raduni drugiego zespołu, że się przegrali w weekend, tak? 0-1 z Suprą Kwidzyn. To nie moja sprawka, wiesz, ja pracuję z rocznikiem U16. Aha, to nie są już, okej, myślałem, że rezerwy to nie masz są, starszych. To nie są moje łobuzy, nie? A ty teraz niestety. Masz jakieś przygotowania dalej są, tak? Czy jak to tak, teraz? Wiesz co, my gramy teraz, graliśmy z Lotosem Gdańsk w sobotę, zremisowaliśmy 1-1, powinniśmy wygrać 10-1, tak jak powiedziałem chłopakom, mieliśmy dużo sytuacji, a skończyło się tak, że jak się nie strzela swoich sytuacji, to z zamieszania, tam powstało zamieszanie w naszym polu karnym, rzut karny, no i zremisowaliśmy ten mecz. No wiadomo, to jest piłka juniorska i takie rzeczy się dzieją. No nie najważniejszy jest wynik, tym bardziej na Tak etapie jest. jeszcze przedsezonowym. Chcemy fajnie grać w piłkę, uczyć się, więc ten wynik jest jakby pochodną, ale no też trzeba wymagać i mówię to specjalnie, bo wiem, że chłopacy będą to słuchali, bo już mi mówili, że słuchali nasz pierwszy odcinek i to co wam chłopacy powiedziałem po meczu od razu, że nie po to jeździmy na mecze, żeby nie wygrywać. No jeżeli już jedziemy na mecz, no to chcemy fajnie zagrać i wygrać ten mecz. I fajnie zagrać nam się udało, no ale wygrać się nie udało. Mam nadzieję, że teraz w środę poprawimy się, gramy w Gdyni z Bałtykiem i ostatni sparing przed przygotowaniami, przed rozpoczęciem ligi, gramy w sobotę już z Jaguarem, no i liga rusza. Tak słuchają, to będziesz mógł takie orędzia do narodu dawać. Tak, tak, przemówienie do tego. Tak, przemówienie zespołu. do jak to Defu mówił,
jak on to mówił na tym, że na Orlenie on przemówienie robi Okej. do no jakoś tak, orędzie do narodu, nie? Teksty O czwartej Zesena w nocy na będziesz mógł Orlenie. dawać jak ten Tak, Thunder Brown. zażądaj więcej, zażądaj więcej. Asertywnie. Asertywnie zażądaj więcej, albo rzuć butelką. No i takie są te nasze wstępniaki. Myślę, że jak Formuła 1 wróci 29 sierpnia, czy którego, to też coś tam będę podrzucał, bo jednak trzeba będzie chwalić Ferrari, chociaż pewnie trzeba się Ferrari. ganić. Ty w ogóle widziałem, że tam lajkowałeś jakieś mi tweety o F1. Nie wiem, czy ten coś tam z drugiej... Ja oglądam, Coś tam wiesz, zerkasz? tam ja jak najgorzej, wiesz, jak mam mecz w niedzielę, to mi No. ciężko jest, nie? Ale tak jak mam w sobotę mecz, pójdę, wiesz, z reguły to z Defem o tym też właśnie gadałem, że mówi, fajne to jest F1, bo tak mówi, pójdziesz na imprezę w sobotę, obudzisz się po południu, wstajesz rano przed telewizor, a tutaj od razu wyścig do Rosołu. Tak. I jest przyjemnie, nie? Tak fajnie tak było, jak Ekstraklasa grała o 12:30. To też zawsze spało się tam do 12, śniadanko i cały dzień z Ekstraklasą. Kończyło to się wszystko ligą włoską, więc to już niedługo wszystko ruszy, będzie fajnie. Kiedyś to Liga Hiszpańska o 12 grała w niedzielę, nie? To były mecze. No, Oczywiście no, no. najważniejsze mecze to nie były, ale nieraz się zdarzało, że Rayo przyjeżdżało na Camp Nou właśnie w niedzielę o 12 i dostało tam 6 bramek. Paco Gémez wychodził Tak. obrońcami na połowę. No miało Tak, dosłownie. ale przynajmniej szybko w chacie byli, nie? No, W to poniedziałek już można było do roboty iść. No dobrze. Tyle żeśmy pogadali. Teraz chwilę o piłce No nożnej. dobra, to kończymy. To Tak, już kończymy już. koniec teraz jest fajnego Tak. kontentu. Tak, teraz nudy. Tak, nie wiem, czy w miniaturce tego podcastu, tego odcinka nie dam pytania, czy Bayern i PSG już mają mistrzostwo. Zaczniemy od Bayernu, który pokonał Eintracht we Frankfurcie 6-1 i się wydawało, że jak Eintracht gra w Lidze Mistrzów, to może być jakiś wyrównany mecz, ale jednak ten mecz bardziej pokazał, że Eintracht to 10. czy któraś drużyna Bundesligi zeszłego sezonu, aniżeli faktycznie taki pełnoprawny uczestnik Ligi Mistrzów, mimo że wygrali tę Ligę Europy. Michał Rączka już pogratulował, widziałem, Bayernowi mistrzostwa. Franz Beckenbauer powiedział mu, że nie przyjmuje tych gratulacji, będą czekać. Ale na razie wiesz co? spokojnie. Filip Lahm też tak widziałem, mówi, że okej, zobaczymy, co Dortmund zrobi, Lipsk i tak dalej. Lipsk teraz Wernera ściąga, więc jakieś posiłki No. tam są. BVB też wygrało swój mecz, a chociaż chyba na razie nie przekonało za bardzo, Bayern no, faktycznie uderzył pięścią w stół. No, uderzył, ale wiesz co? No, wydaje mi się, że Bayernowi to można pogratulować mistrzostwa i w tym sezonie, i w następnym, i przez najbliższe 3 lata, bo no to jest tak duża różnica, że na dłuższą metę oni mogą przegrać w pucharze mecz jeden, czy No w Lidze pucharów to już Mistrzów. dwóch z rzędu nie wygrali, bo w zeszłym sezonie No, Borussia, znaczy no właśnie o tym mówię, tak, że w jakby zeszłym roku. w tym jednym meczu, jeszcze tym bardziej w tych fazach, gdzie grają te mecze, gdzie oni odpuszczają trochę składem, dają młodszym zagrać, a jednak to się tam gdzieś mści, ale no koniec końców to jest naprawdę zdecydowanie lepszy zespół niż wszyscy inni w tej lidze i pokazują to nawet transfery. Ja oglądałem ten mecz Bayernu, tam Mane mi się przypomniał z czasów Liverpoolu, taki gdzie irytował, bo strzelił jedną bramkę, a mógł spokojnie ze cztery, ale no nie wierzę, żeby Bayern nie został mistrzem Niemiec i to chyba każdy, kto w jakiś sposób tą piłkę śledzi, to jest bardzo, zdziwiłby się bardzo, jeżeli to Bayern jednak mistrzem by nie został i to mistrzem tak na 3-4 kolejki przed końcem, myślę. Zaczęła się era post-Lewandowski odpowiedzią Nagelsmana, z którego się śmiano, że teraz zespół będzie bardziej elastyczny. Ten tweet tam miał mnóstwo tych cytowanych, podanych dalej. Tak wydawało się, że taka narracja trochę poklepywania się, wszystko będzie dobrze i tak dalej, myślenie życzeniowe. To jest na razie jeden mecz, okej, okay, ale na razie te 4-2-2-2, które oni tam proponują, odblokowanie całkowicie boków dla bocznych obrońców. No jak na razie wszystko się sprawdziło i z tej czwórki ofensywnej z przodu tam jest Mané plus Gnabry, tuż za nimi Musiala i Müller, to na razie trudno kogoś zganić, jedynie Müllera można walnąć w łeb za to, że nie trafił tej kontry, chociaż tam miał asystę No obrońcy. i tego, i Neuera jeszcze, nie? I Można, jeszcze Neuera, bo tak, chyba jeszcze tam... pojawiły się błędy indywidualne, tak, no Neuerowi się źle odbiła piłka, nie? Tak, ta bardziej bym pierwsza, go przy nawalał, tej jakby nieuznanej popełnił bramce... błąd decyzji. W sensie, że No, coś głupiego tak podał, a ale przy tutaj. tej nieuznanej bramce też się nie popisał mimo wszystko, nie? Bo takie to było dziwne. No ale to jak wygrywasz tak wysoko, jak masz 5-0 tak było, mocny tak, wtedy zespół, już.
no właśnie, to było 5-0, już to nikt nie zwraca na to uwagi praktycznie, ale no Bayern fajnie gra, bo ma przewagę w środku pola, ma 6 zawodników w środku pola na połowie przeciwnika, dlatego obrońcy grają bardzo wysoko, więc ciężko się w ogóle przeciw temu jakoś ustawić, bo no oni grają praktycznie wszyscy w świetle bramki, w osi boiska, Tak. grają bardzo, bardzo pionowo. Jest to taki futbol bardziej, mi się wydaje, pod Nagelsmana i wydaje mi się, że teraz będzie można dopiero postawić jakby prawdziwy, Ocenę. jakby ocenę dla Nagelsmana jakby jako trenera, bo mając lewego, no to musiał się ustosować pod lewego, mając najlepszego albo drugiego najlepszego napastnika, bo w zeszłym sezonie to Benzema, to co wyprawiał, to było coś kosmicznego. Więc no masz jednego z dwóch najlepszych napastników na świecie, z dwóch najlepszych piłkarzy na świecie w tamtym roku. I musisz ty się do niego dostosować, Jak nie się on nie do ciebie, tylko dostosujesz, ty to do cię niego. zjedzą po prostu. No, ale wiesz, też nie ciężko jest się dostosować, jeżeli on strzela ci 30 czy 40 goli w sezonie, to myślę, że każdy trener chętnie by się do takiego czegoś dostosował. A teraz zobaczyłem w tym sezonie Bayern taki Nagelsmanowy i jestem ciekaw, jak oni sobie będą radzili, bo to jest naprawdę fajny może być zespół do oglądania. No i warto przypomnieć jeszcze, albo może nie przypomnieć, powiedzieć o bramce Pavarda, bo wiesz co, tak uderzył z bliska, ale uderzył tak czysto, że skojarzyła mi się od razu ta bramka z Argentyną. On strzelił, nie? Na I on mundialu. nawet się podobnie cieszył, bo on jak strzelił tego gola No. z Argentyną, to po prostu sprintem biegł, nie? I Tak, teraz tak. też No tak wiesz, biegł jak do strzelasz Nagelsmana. jedną bramkę na 3 lata, jak strzelasz, to nie wiesz do końca, jak się cieszyć. To tak Propos jak ten. strzelania gola po 3 latach. Wiesz, kto w weekend strzelił gola po 3 latach? Nie wiem. Eric Dier. O, no to No, ładnie. Ale niesamowite. to jeszcze ten, to jeszcze jak nie wiedzieć, jak się cieszyć, to Łukasz Łakomy w meczu z Lechem też zapomniał, jak się cieszyć, bo tam Tak, tak. tyle strzałów oddawał wcześniej i w zeszłym sezonie i w tym, a obiecał mi coś, co miał zrobić w momencie, jak strzeli z Lechem, ale zapomniał tego A co miał zrobić, nie i powiesz? nie mogę powiedzieć. On, Okej. mam nadzieję, że jeszcze strzeli Lechowi i to zrobi, ale i nie chcę mu psuć tej niespodzianki, Okej. ale Łukasz, ja pamiętam. W ogóle to była fajna kolejka dla moich kumpli, bo strzelił najpierw Łukasz, później strzelił Alek Paluszek, z którym znam się praktycznie od małego. I mówiłem do kumpli jeszcze, że jakby trener Kaczmarek wystawił Łukasza Zjawińskiego, to może nawet on by coś strzelił w Ekstraklasie. Ale no niestety nie, trener nie wyczuł jakby tego, co się będzie toczyło w tej kolejce i nie dał mu szansy. Od Paparda do Ekstraklasy. Od Pawarda do Zjawińskiego Aż mi się w mniej niż 3 przypomniały te sekundy. streamy jesienne z zeszłego roku o Tak. 23:10 w garniturze o Bayernie z Barceloną. Godzina Tak. 0:20, Zagłębie, No Lechia. i Zagłębie Lechia i Rafał Wolski Masterclass. Tak. No. Musimy wyruszyć Musiale, skoro już tutaj Musiale, różnie chyba mówią. Musiala chyba najlepiej, tak brzmi. Musimy go wyróżnić, jak już jesteśmy przy tym meczu. Tak jeszcze sobie odpaliłem dodatkowo kompilację tylko jego zagrań, taką dwuminutową. On jak dostaje piłkę, od razu jest rura do przodu, jest kas. To się naprawdę No. dobrze ogląda i to faktycznie panuje, I on pasuje do ładnie tej biega, nie? To pionowej gry. się. No, on ładnie biega, ma takie plastyczne ruchy, bardzo piłkarskie. To jest. Biega To, ładniej no, od Müllera, tak powiedzmy. no, od Müllera, a ja pomyślałem o Halandzie, bo na Halanda, jak patrzysz, to zamykasz oczy, bo to aż boli, jak on biega. Te kroki takie mocne w ziemię wbija, a Musiala robi to wszystko tak plastycznie, bardzo, bardzo. To jest przyjemny do oglądania zawodnik. Jak zapytali Gündogana pod koniec lipca na Twitterze, była tam akcja hashtag Ask Ilkay, to właśnie powiedział, że jest największym talentem niemieckim. Emotikonka ognia poszła, więc jest No, czyli błogosławieństwo. chciał go pewnie ściągnąć do siebie, do tego. Może Guardiola go, tak jak wiesz, w Football Managerze, zachęć do transferu. Tak, A już. zawodnik ci odpowiada, że nie będzie ten, nie będzie relacji prywatnych przekładał nad sportowe, coś takiego w Football Tak, Managerze więc zawsze na razie jest. to jest trochę zmartwienie może dla Sané. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sané wszedł w tym meczu za Müllera, ale no wiemy, że jest tak, że Musiala może być cofnięty do duetu z Kimmichem. W zeszłym sezonie tak grano, bo Goretzka wiecznie połamany i dalej jest No, połamany. ale wiesz, no to będzie tak, no będzie tak dużo grania w tym sezonie, że ten skład się będzie rotował. Naprawdę ci zawodnicy, szczególnie ofensywni, dostaną swoje minuty i Sané na pewno też
wiadomo, ci piłkarze na największym poziomie to chcą grać w najważniejszych meczach i jak najwięcej minut w tych meczach we wtorki, w środy, w Lidze Mistrzów oni chcą grać. To jest coś, co ich najbardziej jakby podnieca i musi sobie jakoś z tym Nagelsmann poradzić. Ale myślę, że no, dla wielu zawodników no, najważniejsze będzie przygotować się dobrze do mundialu. I myślę, że nie będzie czegoś takiego, że ktoś będzie w jakiś sposób kręcił nosem, czy ryzykował to, że może wypaść ze składu na dłużej, bo wie, że pod koniec listopada już musi być w szczytowej formie, bo jest mundial. I to się odbije też w drugą stronę. Zobaczysz, jak teraz starsi zawodnicy, tak Di Maria mam przed oczami, zobaczysz, jaki tam może być spadek motywacji od stycznia, jak wróci do Juve, a jeszcze Argentyna może zdobędzie jakiś tam brąz, czy jakiś medal No jakikolwiek. wiesz, to zależy, bo to wiesz, może być tak, że jeżeli właśnie zdobędą coś fajnego, no to może być taki kop, jeżeli Tylko, to że się wiesz, Di zawali. Maria już według informatorów, on już ma w głowie powrót do ojczyzny za rok, nie? Na następny No sezon. może tak być, ale wiesz, No. no jak wygrywasz, to się chce, jak przegrywasz, to się nie chce, to się zaczyna w głowie mieszać, w głowie jest problem, jak nie możesz wygrać. Jak wygrywasz, to tak siłą rozpędu idziesz do przodu. I myślę, że właśnie i Ronaldo, i Messi, bo to, no i Lewy, jeżeli, daj Boże, ten turniej jakoś nam wyjdzie dobrze, to może być coś naprawdę fajnego. Jeszcze tylko jedno zdanie o Eintrachcie, który no strasznie tam dziurowali tę defensywę piłkarze Bayernu. Dostał szansę od losu Eintracht taką, że przy 2-0 Tuta uderzył w poprzeczkę, Müller uderzył po No. drugiej stronie w słupek i jeszcze Lindström miał fajną szansę. I jakby się podłączyli, to może, ale... Tak, no może, ale kurczę, naprawdę Bayern miał tyle sytuacji, że tam jakby się 10 skończyło, No właśnie. to może nikt nie mógłby być zaskoczony. To tata ma takie powiedzenie po takich meczach zawsze, że jak nam 3 wpakują, to możemy tańczyć w kółku i się cieszyć, jakbyśmy wygrali. Chyba tyle o Bayernie. Jeszcze tylko mam nadzieję, że Eintracht nie będzie takich szóstek dostawał w Lidze Mistrzów, bo są losowani z pierwszego koszyka, więc na pewno nie No, to trafią powinni PSG coś czy ciekawego City, dostać. ale No. drugi koszyk może nie jest tak napakowany jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku był napakowany przez to, że Lille było w pierwszym, bo wygrało mistrzostwo, ale wciąż ten drugi koszyk w tym roku też będzie taki, że masz tam Chelsea, Liverpool, Tottenham, Barcelonę, także krzyżyk na drogę. Teraz No, grają w będą, każdy będzie Superpuchar. chciał na nich wpaść, nie? W tym. Każdy będzie chciał ich trafić Teraz grają Super Puchar z 10 w pierwszego środę. koszyka. No No. pewnie tak, chociaż tam jeszcze jest Ajax i Porto. No to nie, no to Eintracht chyba No to myślę, najlżejszy. Eintracht najwygodniejszy będzie, No nie? chyba tak. Jeśli ci kibice nie będą tam Tam z obcych nie przejmą stadionów terenu, przyjmować. nie? Bo teraz Nie, czytałem, że drogie właśnie przejęcie. jak grają w środę z Realem, to mają No. większość znowu w biletach, więcej od Realu mają. Chociaż ten mecz jest Aha. na gruncie neutralnym w Helsinkach, także Aha. oni zawsze No a tam meczują. pewnie też nie za wielki stadion jest, nie? No takie 15 pewnie tysięcy tam jest, tak No, bo strzelam, to tak na bo Superpucharze to grają, nie? Superpuchary Tak. są do tych wszystkich Tiran, Helsinek, No. Norwegię, Danię i tak dalej. No. Idziemy dalej, trochę pogadaliśmy, szybko czas leci, jak tak się rozmawia o piłeczce. PSG wygrało No. 5-0 z Clermont Foot, zespołem, który już się wydawało, że zrobi progres, bo w zeszłym sezonie przegrali z Paryżanami 0-6 i 1, 0-6 i 1-4 jakoś tak? Albo odwrotnie, 1-6-0-4. 1-10 mieli bilans, tak czy siak. No i się wydawało, że zostanie na tym 3-0, które zostało wypracowane w pierwszej połowie. A tutaj Messi jeszcze dołożył trochę od siebie, cegiełkę dołożył. Mimo, że już w pierwszej połowie idealnie tam podbił tę piłkę Neymarowi. Neymarowi też ta piłka idealnie siadła. Mówiłeś wcześniej o idealnym strzele Pavarda. To No, Neymar to też prawda, to czyściutko prawda. weszła, nie? Na stopę. Tak, Aż ktoś no. też to To jest, zauważył. wiesz, to jest coś takiego, że jak czysto ją trafisz, to się czuje od razu na bucie, że czysto trafiłeś i że ona idzie. No i kwestia jest tego, czy nikogo jeszcze tam Po drodze. po drodze nikogo nie draśnie, nikogo nie trafi, ale no jeżeli ty czujesz, że czysto trafiłeś, no to często jest tak, że zanim położysz nogę na ziemi, to już możesz biec się cieszyć. No się zastanawiamy już, czy PSG wygrało mistrzostwo, wiemy pewnie, no No, wiecie, to, pewnie że tak, PSG nie? będzie No. mistrzem, to wiemy, tylko czy to już, czy to będzie tak, że na Transfermarkcie, jak włączysz sobie terminarz, to czy w tym wykresie całym pozycji po danej kolejce, czy nie będzie 38 razy topu, to trochę smutne, No, ale Bayernowi też to może grozi, tak być. bo chyba Bayern, no Może tak nikt nie być. wygrał wyżej. No, ale ten. Może tak być.
Ja się śmieję, że może Messi już pojedzie jako mistrz Francji na ten. Się śmiałem na mundial, nie? No, Nie, zobaczymy, jak wiadomo, z to grupą jest niemożliwe, psikową. nie? Lyon Ale. przepchnął 2-1, mimo że czerwona kartka w No. 30 minucie. Lacazette, I gol i asysta. Marsylia wczoraj z Właśnie nie Reims pamiętam, jak tam grała. było. Nie pamiętam wyników. 3-1 do, Aha. 3 do 1, 4 do 1 4 chyba nawet. wygrali. No to nieźle, Tak mi nieźle. się wydaje. I strzelił ten. Luis Suarez dwie bramki A strzelił. ten z Granady. Wszedł za Arka Milika. O kurde, no jestem zdziwiony, powiem I ci. strzelił, wiesz co, po 10 minutach jedną i później dobił do Pustaka drugą, ale przy 3-1, bo w 80 chyba 5 minucie strzeliło Reims na 3-1 i miał jeszcze sytuację w 90 przed bramką Suareza na 4-1. Mieli sytuację na 3-2, no i tam było jeszcze chyba ze 2 minuty doliczone, mogłoby być ciekawie. Ale no zdecydowanie jakby to Marsylia przeważała, no i niedobrze, no bo ten Suarez dwie bramki strzelił i to jak wszedł za Arka, więc pewnie w następnym meczu, no to on zagra w pierwszym składzie, a Arek będzie musiał z ławki wejść. No dobrze, niech gonią, niech naciskają, niech jak najdłużej tam się Dokładnie, dzieje. Jeszcze jest dokładnie. Monako, ale Monako w tej chwili ma na głowie głównie eliminację Ligi Mistrzów, bo grają z PSV Eindhoven, chyba jest 1-1 po pierwszym meczu. Pewnie na lidze się skupią no, za tydzień, dwa może bardziej już, chociaż tam będzie kolejna No, tym runda bardziej, że to ewentualnie. Monaco może mieć ciężko, no bo jedzie na wyjazd teraz, nie? Do PSV. Tak, tak jest. Do Także... PSV. PSV, które wygrało swój pierwszy mecz z Emmen, widzę. A tam w ogóle Więc. w Holandii to nasz Sebastian Szymański poszalał. Już tak schodzimy, zaraz wrócimy do PSG, ale... Tak, Sebek, tak. Dwie asysty w pierwszym meczu. Widać, że się wkupił. No, widziałem ochy i achy pod jego Tak. adresem, że no jeżeli w pierwszej połowie w debiutu masz dwie asysty, no to można powiedzieć, że coś jest z tobą naprawdę, coś jest z tobą okej. Okay. Nie, no i patrzę tak, bo Sebek zszedł w 65 minucie, tak obstawiam, że on przez to, że miał te zawirowania z klubem, trenował chwilę nawet przecież z Legią drugą, to pewnie nie jest do grania na 90 minut, no ale jeżeli dostał od trenera okazję, żeby zagrać od początku, załatwił wynik szybko, bo przegrywali 1-0 z Vitesse, już później do przerwy prowadzili, ale od razu po przerwie widzę, że bramka wpadła dla Vitesse. W 61 strzelił PSV na 3-2, no i Sebek zszedł, wtedy już się mecz ułożył, ale no to będzie coś fajnego. Seba ma tam grać jako dziesiątka, więc, no więc jestem sam ciekaw, jak to. Potrzebujemy Jako jak dziesiątka, taka najwięcej ósemka nawet, nie? No, potrzebujemy dla reprezentacji, no to jest super, pomocników, tak, że w formie. no Jeszcze Klich w tam formie, może trafić do tego dlatego dobrze, Eredivisie. że jakby Clichy poszedł, żeby grał regularnie, Tak no bo jest. mamy problem, nie? Ze środkowymi Krychowiak, Arabia. pomocnikami, bo Arabia, a ten Christian Bielik wraca po kontuzji, też tak jest, nie wiadomo, co z nim będzie. Kto tam jeszcze jest taki? No, No, Góral Góralski też w klub Bochum, zmienił, nie? Klub ale tam zmienił. operacja oka była, czy jakiś tam zabieg. No właśnie, bo tam miał zabieg, więc też jest po Tak, więc dopiero kontuzji. będzie wracał tam spokojnie. No więc naprawdę, no, widzę, jak tata obgryza paznokcie co chwilę. Mówi, kurczę, ten Szałujemy. kontuzja, ten nie gra, ten nie gra. Mówi, no nie będzie lekko, nie? Ale no co, niech se radzi, kurde. Kasę mu płacą, niech se radzi. Za Tak. to mu płacą przecież, nie? Niech kombinuje pod górkę. Ta, no kurczę. No. Tak jak kiedyś szedł do tego, gdzie on szedł? Chyba do Podbeskidzia, tam co wiesz, co tak ledwo się No. utrzymali. Tam mieli straty, 6 punktów mieli po jesieni i byliśmy na meczu Polska-Ukraina i tata się spotkał z prezesem Podbeskidzia i stanął do niego, mówi, no co ty się boisz? No weź, mówi, przynajmniej wreszcie coś samemu musisz zrobić. A na koniec po ten stanął powiedział do niego, no dobra, to co, nie spieprz tego tylko, nie? No i się udało nie spieprzyć. Tam mieli chyba straty 8 punktów w tym momencie do utrzymania, Remontada była robiona. ale dali radę się utrzymać, no, w bardzo fajnym stylu. Robert Demian został królem strzelców chyba z 13 czy z 14 golami. Który to był sezon? 11-12 albo 12-13. My z Ukrainą, mówisz o meczu, Polska z Ukrainą grała, tak? Aha. No to w 2013 na pewno pamiętam, bo No tam to 12-13. bo To myśmy co ich. ten, co tak do środka, Jarmolenko ściął chyba, Tak, coś czy było takiego. ktoś. I po długim uderzył Borucowi, bo Boruc broni i Piszczek bramkę strzelił też No. na Narodowym. Tak jest.
Tak, to było po mundialu, no to więc to chyba był sezon 12-13. W sensie po euro chciałeś powiedzieć. Po euro, no po No, tym no. naszym euro to był Bo to taki chyba ten, nie? mieliśmy ich w grupie do mundialu w Brazylii, nie? Tak, Do do mundialu eliminacji. za No. trenera Fornalika, I nie? tam To Anglia było. była, no okej. No. Wracamy do PSG na chwilkę jeszcze. A no jeszcze jako PSG mowa, no to bardzo dobrze, że Vietes się nie silił na zatrzymywanie Messiego, Trochę, bo no, zatrzymać trzymał Messiego, dystans, nie? Ogólnie. wiesz co, nie, mi chodzi nawet o to, że zatrzymać Messiego 2 razy w ciągu 3 miesięcy, no to jest dosyć trudne, a można powiedzieć, że wręcz niewykonalne, a tak to oszczędził Zostawił trochę sobie, amunicji okej. na listopad i będzie okej, okay, nie, wtedy, To już ale będzie no mecz o wiadomo pierwsze to. miejsce. To jakoś się dogadają. No, daj Boże. Kwestia tylko, kto na Szwajcarię i kto na Francję wpadnie. Ale no to był taki wkalkulowany, że tak to się mówi, można powiedzieć, w zęby, nie? W zęby wkalkulowane. No. Nikt nie liczył chyba w Clermont na to, że mogą jakieś punkty w ogóle No zdobyć. wychodzili do przodu, na początku tam koło 20 minuty była jakaś główka tam była, autobusu takiego No, gdzieś całkowitego tam. nie było, ale jakoś przeważyła. No nie, no ale no, koniec końców no nie możesz, naprawdę, no to jeden mecz taki na 1000 się zdarzy, nie? Pewnie, że oni mogą powalczyć z tym, No musieliby tak. liczyć na jakieś takie PSG właśnie gdzieś z jakąś serią kontuzji, po Lidze Tak, Mistrzów, coś jakieś takiego, rotacje. na Nie było tam wyjeździe, no, jakichś a wielkich... tutaj start sezonu, no to ciężko Wielkich rotować na starcie, błędów nie? indywidualnych tam jakoś wybitnie nie było. Po prostu no, wychodzi idealne dośrodkowanie od Neymara na głowę Marquinhosa. Reszta stanęła w miejscu. To jest No, taki kolektyw, nie, po wiesz prostu co, jest słaby, nie? no, ja uważam, że wiesz co, że to jest dobry transfer dla Matiego, bo to jest takie granie, jak on lubi. On będzie sobie grał przed swoją bramką, on jest bardzo dobry w tym, jest naprawdę, może wybitny za dużo powiedziane, ale jest W sensie, że będzie naprawdę, miał mało rozgrywania, o to ci chodzi? I wiesz bardziej. co, może nawet nie ma rozgrywania, bo on, jeżeli chodzi o rozegranie i to wszystko, to on też sobie radzi. On ma bardzo fajne wprowadzenie, tak jak szczególnie jak w trójce grasz, jak ten środkowy pomocnik, środkowy obrońca naprowadza piłkę i taki jest moment do założenia pressingu. On sprowadza piłkę, żeby ściągnąć na siebie zawodnika i wtedy otwiera mu się gdzieś linia podania. I Mati to bardzo dobrze robi, ale on jest bardzo dobry w ustawieniu w polu karnym, bardzo, bardzo dobrze kryje. Zabezpiecza szczególnie ten krótki słupek, gdzie jest ważne takie zadanie, jak ktoś sobie teraz może wyobrazić ze słuchających nas, że od linii słupka do linii 5 metra przeprowadzasz taką linię. Jeżeli piłka przejdzie przez tą linię krótkiego pierwszego słupka i przeleci wzdłuż bramki, no to bardzo często kończy się bramką Ktoś i domknie, no. głównym zadaniem stopera jest, żeby do tego nie dopuszczać i Mati się bardzo, bardzo dobrze w tym odnajduje. Więc ja uważam, że jak na to, no to jest jego pierwszy klub zagraniczny, gdzie już mógł wyjechać i w zeszłym sezonie i nawet jeszcze wcześniej. A myślę, że to będzie dla niego dobre miejsce Fajnie go i będzie sobie tam oglądać w takiej poradzi. lidze, bo Tak, jednak już nie wiadomo, no. ilu Polaków nie mamy w ligę. Przydałoby się jeszcze kilku w Dokładnie. Hiszpanii. No No, ale ta Hiszpania niestety to nam nie leży, nie? no Trochę, tak mi Drągowski się już wydaje. prawie w Espanyolu i tam za dużo chcieli czy coś, nie? No, Abyśmy mieli dwóch tam. Polaków w stolicy Katalonii. Mati No, Bogusz mówi ale. Bizie, no ale to już przeszłość. O tym No mówiliśmy w tak. piątek. No. Drążek może by tam gdzieś pokój u lewego by wynajął może. Żeby trochę taniej było, Ale nie? Espanyol to nie jest klub na spadek, więc fajnie by było. No ale trudno. Gdzieś sobie tam No, znajdzie. to Miała być Specja, tam. też Specja nie wyszła. No właśnie, kurczę, nie wiem, co tam się skończyło, bo jeszcze ja słyszałem, że ta Specja jest już dograna, wszystko, a chyba jednak tam coś nie pykło, Tak, więc nie wiem, tak, nie? tak. No wiem, że Drążka marzeniem to Anglia była, tylko że przez to, że on nie grał ostatnio, to mu brakuje iluś tam punktów na to pozwolenie. To chyba Tomek Tak, Włodarczyk tak, potem tak, tak, pisał, nie? tak. Brakło mu punktów. Ma tam Brak. ileś meczów w Serie A, to No nie i to pompuje za mało punktów. jest, nie? Tak. Oni zresztą powiedzieli wprost, nie wiem, czy tego agencja powiedziała, czy ktoś, że za rok celem jest Anglia już od No, razu. więc może, no wiesz, więc może to jest właśnie to, że o co się rozbija, nie? Że może nikt nie chce bramkarza wziąć na rok. Ale no, ma jeszcze ile? No 2 tygodnie, 3 tygodnie zostały okienka, coś musi wymyślić. Tak jest.
Zamykamy PSG. Będziemy przechodzić do Anglii, gdzie też problemy Drągowskiego się zaczęły w zeszłym sezonie od kontuzji. Tam oczywiście była chyba czerwona kartka w pierwszej kolejce czy drugiej i szybka kontuzja, po czym już praktycznie nie wrócił do składu. No i tak płynnie przechodząc, to niestety Łukasz Fabiański jakiś ma uraz. Jeszcze tego nie wiadomo, Ja chyba. widziałem dzisiaj, chyba w Kanoplusie się wypowiadał, Tak? że zbicie miał koło biodra, chyba w Tak, jakimś takim coś z bardzo biodrem było. unerwionym miejscu, i przez to jakby zdrętwiała mu noga, nie mógł bronić. No ale jak to zbicie jest, no to nie jest pewnie Aha, nic no to jakiegoś tak dobrze. wielce poważnego. Więc wydaje mi się, że no jak może nie w przyszłym tygodniu, no pamiętam jak Wojtek Szczęsny w trakcie Euro miał zbicie mięśnia czworogłowego. To wypadł na prawie na 2 tygodnie, nie? Więc, a nawet trochę dłużej. I tam było naprawdę grubo. No zobaczymy. No biodro to jednak nie jest mięsień czworogłowy, więc może ten taki pierwszy szok uderzeniowy, że tak powiem, przejdzie i Fabian będzie mógł wrócić. No a jeżeli nie, to myślę, że to jest kwestia czasu, że będzie zdrowy i jednak do bramki wróci. Dobrze, że to wyłapałeś, bo szukałem artykułów po prostu, nie sprawdzałem jakichś tam social mediów i faktycznie jeszcze nie było, tylko widziałem, że Premier League niby go ustawiła na 50% do gry, czyli taka lekka kontuzja, nie? No ale oni chyba to tak dali, bo taką mieli czutkę. Nie wiem, czy to samo Premier League, czy chodziło o fantasy Premier League, ale No chyba właśnie, nie? Premier League też ma takie swoje jakieś raporty zdrowotne, gdzie tam dają Możliwe. procenty. No ale to wiesz, to kwestia. No szkoda, bo Fabian jednak na ten Manchester ma. No Manchester City ma patent, nie? Ostatnio rzut karny przecież obronił. I tutaj do momentu zejścia. On to w ogóle z Chelsea obronił, w samej mocy. Tak, no. Wiesz, Atrakcyjny. z drugiej strony tam się tylko z mocnymi gra, nie? Tak naprawdę, więc to. No ale takich wiesz, No. mocnych, najmocniejszych z No mocnych, tak, o. ale wiesz, no 1/3 sezonu masz grania z top 6, nie? No Więc właśnie, no tak, to są też fajne prawda. mecze. A no mając już takie doświadczenie, jak ma Łukasz Fabiański, no to jest coś, czego nikt mu nie zabierze. No ja tak patrzę, on w lidze chyba cały zeszły sezon zagrał? Chyba nie opuścił żadnego meczu? Chyba tak Nie, było. opuścił Opuścił jeden jeden? mecz opuścił. Okej. No 37 na 38, Osiem. nie? Więc jeden mecz opuścił. No a tak to no myślę, że on wróci, a jak nie wróci w przyszłym tygodniu, to wróci za 2 tygodnie, będzie bronił, bo jednak Areola to jest niezły bramkarz, no ale nie tak niezły jak Fabian. Tak. A mówiliśmy w piątek, jaki będzie. Właśnie, nie? Od razu mi się Jaka będzie skojarzyło. proporcja tych meczów? Pytałem Adriana No. Olka. A może 30 Fabian, 8 Areola? No Ale to, a tu jest chodziło o ten, to piłkę. jest jak na razie 60 do 30 dla Areoli, nie? Tak. Na razie karnego nie zatrzymał. No No. cóż, trudno było to zatrzymać. Ale dali temu Haalandowi, nie? Karnego strzeli, żeby trochę to ciśnienie zeszło z niego. Podpompować, ale właśnie się zastanawiam, No. czy on już gracze Premier League się, fantasy Premier League już się zastanawiają, czy on już może nie masz takiej charyzmy, że już dostał na stałe te karne. Może tak być, wiesz, ale też nawet po tak patrzę. W Krakowie też chyba taka sytuacja była, że dali Makuchowi strzelić karnego, gdzie obstałem, że tam paru przed nim też było No Makuch chyba nie na miał gola długo, początku. nie? No, Więc też na bo on się przełamanie nie. mu dali. No, 3 mecze chyba nie Tak, miał, czy dwa mecze, jakoś coś tak. takiego było. Więc wydaje mi się, że wiesz, no to tak zawsze jest kamień z serca dla napastnika. Jak szybko strzeli bramkę i nie będą mu liczyli minut bez Tak. gola, to zawsze się wygodniej gra. No i poszedł za ciosem, gdzie nie wiem dlaczego lewy Tak. obrońca West Hamu nie przeciął tej piłki od De Bruyne, bo wydawało się, że mógłby, ale nie zamierzam No. tutaj marudzić, tylko po prostu tak patrzę na tę akcję i te susy Wiesz, takie długiej piłki. czasami się wydaje, że ona jest do przecięcia, a z boiska to wygląda kompletnie inaczej, nie? Za szybka jest, no. No, wiesz, Poczekał, to tak. poczekał, No, strzelił obok bramkarza. No i fajnie, ojciec no. się cieszy na trybunach. No, się nie dziwię, nie? Dobre wejście. Jednak po tej tarczy wspólnoty to tam, a poprzeczka tutaj nie skleił, tu zamiast głową Tak, tu. nogą, a tutaj No i przyszło co tak. do czego. Rywal taki już na razie na przełamanie, jednak ten West Ham, bo nic nie zagrali praktycznie. No, to prawda, to prawda. Pierwsza połowa to nie dojechali, więc a teraz będzie Bournemouth. Chociaż Bournemouth wygrało w pierwszej kolejce, ale tak Ale u mówiliśmy o tym w siebie, nie? piątek, że. Ma Manchester. Aha, no tak, no na Etihad, więc tam może No. być.
Może być znowu strzelanie na nie. Overy bramkowe mogą tam wchodzić, tak? Bo tak, tam może wpaść coś. O City nie będziemy nie wiadomo ile mówić dzisiaj, bo po prostu nie dali jakiegoś wybitnego materiału, żeby na razie o nich mówić. No, a... Bez historii, nie? 2-0 tak, i... Tak, taki mecz, De Bruyne mówił po meczu, taki zmęczony życiem na twarzy. No, kontrolowaliśmy grę. Nikomu niepotrzebne, bo można było po rance na 2-0 już zabrać się i jechać na chatę. Tak, taki był usypiający ten mecz, mimo że to niedziela była 17:30, to może nie aż taka pora na spanie już, ale... No. No, ale materiału do City nie zabraknie, tak jak mówimy, masa tego będzie. No nie, Liga Mistrzów i tak dalej. Rozkręcą zaraz, nie? Są ważniejsze problemy w Manchesterze. No dobra, wiesz, a Manchester City to ten, Manchester City to tylko Zielu i Patryk Idas, jako się interesują tym, tak? To jeszcze jest to nie taki, obchodzi. Był taki twitterowicz Miko Czemu, ale on ciągle za kłódką był. Tak, a to no, nie wiem, to ja nie taki znam, marudny, ale... Taki marudny bardzo użytkownik, aha, jak słucha, to pozdro. No, ale ten, no tak to co, no Zielu i Patryk to... Co, no. Oni wszystko wiedzą o Manchester City, a reszty to nikogo to nie obchodzi. Trochę by się tak przydało, żeby jeszcze chociaż kilku tak było na Twitterze, bo jak City przegra, to nie masz się z kogo śmiać za bardzo. Musisz do Zielińskiego walić na priwa. No, a najlepsze jest, że Zielu sami wtedy wyzywa, więc to tak nawet nie ma ten. Nie ma nawet z kogo się pośmiać, nie? Za no bardzo. Właśnie, to jest to, że przydałby się taki ktoś bez dystansu. No, taki sztywny, nie? Jak tylko ten, nie porównuj do jakiegoś innego kibica, bo nie obrażamy tutaj. Nie chcę. Już myślałem, że powiesz nikogo. Jak... Jak Luka. No, sztywny tak, jak Luka. Tak, on jest bardzo sztywny kij. On jest najsztywniejszy na świecie. Zostajemy w Manchesterze, bo oto są problemy po czerwonej części Manchesteru. Brighton po raz pierwszy w historii swojej wygrało na Old Trafford. 2-1. Fatalna gra Manchesteru. No już fatalna, to tak wygląda, jakby w ogóle nie oddawali strzałów na bramkę, ale faktycznie to wyglądało bardzo słabo. Poszły gromy na środek zęby pola. Zęby bolały strasznie. McTominay plus Fred. Dzisiaj nadrabiałem ten spektakl z rana, bo wybrałem w niedzielne popołudnie posiedzenie pod orzechem. Nie chciałem, mówię, nie, United nie, to City zerknę, ale United jutro. I faktycznie było w porządku, bo De Gea myśli nad wybiciem piłki po dwa razy 10 sekund, wywala gdzieś fałd. Nie, no jak walną w te pomidory, to ja mówię, nie, no muszę do górala napisać od razu. Wszystko to, co on napisał, co się sprawdziło. A wiesz, jeszcze moim zdaniem tą pierwszą bramkę to było do przecięcia podanie. No właśnie, to blisko bramki leciało. No, no moim zdaniem tak, wiesz co, bo on się chyba ustawił od razu jakby, żeby podjąć interwencję do strzału do tego gościa, który nabiegał na piłkę. Mhm. I takiego borucowego pajacyka się szykował zrobić, a on tej piłki nie sięgnął, no i tam do pustaka mu gros wbił. I ta druga bramka też, bo tam czytałem, że ktoś pisał, nie no, że super odbił, ale on odbił ją tak, że jak taką piłkę odbija bramkarz, to musi trochę więcej siły w nią włożyć, żeby było ją... Odbiła się od, nie? Od napastnika jakoś. No, żeby... O tym Casillas mówił, że on rzadko kiedy łapie takie uderzenia trudne. Jak widzi, że jest ciężka do chwytu, to skupia się tylko na tym, żeby jakby nie tylko ją odbić, ale żeby uderzyć tą piłkę. Mhm. Żeby ona leciała w taki sposób, żeby była trudna, żeby napastnikowi na przykład pod nogi spadła, tak, żeby nie mógł oddać strzału, tylko żeby nabiegając gdzieś tam mu się zaplątała. A tutaj mu tak... De Gea ją trochę tak zamortyzował, nie? Można tak powiedzieć. No, tak ją wystawił mu jak ten, jak Paweł Zagumny, nie? Za najlepszych czasów na lewe skrzydło. I no nie wiem, no te dwie bramki tak... Ja na miejscu Manchesteru to bym dzwonił do Hendersona i pytał, czy jednak nie chce wrócić, nie? Bo to taka głupia sprawa. Ale... No jestem ciekaw, jak to wyjdzie, nie? Dużo tych indywidualności tam nie zagrało. Mówimy o De Gea, bo tak w sumie... No ale to De Gea to taki najłatwiejszy cel jakby, tak, nie? Ale to tam... Ale na przykład Shaw czekał i czekał przy golu na 2-0. Czekał i czekał na tego prawego skrzydłowego, już nie pamiętam, kto tam uderzał. No i... Tak, dziwne też to było. Bardzo długo. I jest jakąś tam dzisiaj kampanię na Twitterze małą, widziałem, że musi wyjść Malasia. To dobrze, nie wiem, czy dobrze przeczytałem ten nowy... Bilet dla Muchara. To aż bilet tak to dla Szała. Aż tak to nie, ale, ale nikt wiesz, nie przebije koniec... kibiców Lecha Poznań w nerwach, nie, to jest jasne. Ale ten bilet dla Muchara, ale skończyło się tak, że 10 milionów na tym Lech zarobił, na tym bilecie dla Muchara, bo Modera zaczęli wystawiać, no tak, i sprzedali go za naprawdę zacne pieniądze. Kiedy to było? Jezu, 2020 rok ten Muchar, nie? Taki pik miał tego swojego no nieudolnego grania.
No, to był po covidowy ten restart ligi po covidzie. Restart, no właśnie, tak. No. Powiedzieliśmy o DHI, ale nie możemy pominąć tego, co zrobił wybitny duet defensywnych pomocników Fred plus Scott A McTominay. mówiłem o tym. Mówiłem o tym i Góral o tym też pisał, że mówiłem o tym, że to może być coś Góral, jeśli nas pysznego. słuchasz, możesz mnie wpuścić za kłódkę, bo widziałem, że tam w czymś mnie oznaczyliście, a ja nie widzę. Ja jestem dobry człowiek, nie wynoszę. Możesz kontynuować. No, wynosimy tylko śmieci. I ten. I wiesz, no to jest Trudne. McTominay się trudne potyka nie się, wiem jak jak to. wyprowadza piłkę. Nie Chce wiem, ten zagrać, to McTominay, fauluje on jest nakładką. fajny, bo on walczy i ten, no ale to. To walczyć No nie można, wiem, wiesz, w no. Bournemouth. Nie, no walczy to się w klatce, a nie na boisku, nie? No. To ten, to No myślę, że ja ci chodzi o tak taką uważam. walkę, wiesz, No na jak tak, trzeba się ale bić o no. utrzymanie. No tak, ale no na Manchester United to trzeba jednak czegoś trochę więcej i ja rozumiem, bo to jest chłopak, który tam jest już długo, on to jest praktycznie wychowanek, nie? Chyba. No już wiele lat go kojarzę, ale to musiałbym No, sprawdzić. Zaraz ci powiem nawet. zaraz sobie sprawdzę. No tak chcesz to. Sprawdzę sobie, będę mówił. No i no to nie jest piłkarz na ten Manchester United, jeżeli oni chcą wiedzieć. No to jest jakby symbol tego, gdzie. No, on jest tu 2016-17 W23. No właśnie. Był, więc obstawiam, że wcześniej też tam był. No to jest piłkarz, symbol takiego zjazdu Manchesteru, moim zdaniem. Zdecydowanie. I Podstawowy to, gracz, no no chyba, i że mimo Van de Beek wszystko, nagle. Nie no i wiem. mimo wszystko, no ale wiesz, jeżeli Van de Beek ma swojego trenera, który go wypromował i on nie zaczyna w Tak. sezonu, I to nie wchodzi w 50. minucie, tylko w 75. no i wchodzi, wiesz, pod koniec, to może też, wiesz, może też nie chciał tak ten hak, żeby było, że on syna wpuszcza, może nie jest w takiej dobrej formie, nie? Ale no jednak z reguły jest coś takiego, że jak przychodzi trener, z którym ty wcześniej pracowałeś i dobrze ci wychodziła robota, no to ty będziesz tym, który to może na tym najbardziej skorzystać, a jak na razie, no to wiadomo, to tylko jeden mecz, ale jak na razie no, na to się chyba nie zanosi, żeby ten Van de Beek, zmieniło się u niego coś w porównaniu do tego, co było w zeszłym sezonie. Roy Keane wkurzony po meczu w studiu Sky Sports powiedział wprost, trzeba dokonać transferów. Ta sytuacja jest do rozwiązania na rynku, nie tyle na treningach czy na murawie. No i poznaliśmy dzisiaj odpowiedź Manchesteru United, jaką mają na ten kryzys, mianowicie Adrien Rabiot ma trafić na Old Trafford, tak Rothstein dał chyba w godzinach porannych. No i trochę Widziałem ludzie byli coś. zaskoczeni, nie? Bo jednak jak Juve Poland czytam, no tam niby w statsach wypada, że jest top 30 we wszystkim, w lidze, nie wiadomo co, ale koniec końców on ponoć się najlepiej czuje na bocznej ósemce, mocno, takiej bocznej, a tutaj ma nagle przyjść do No. dwójki takiej cofniętej, gdzie masz tam dziesiątkę Do przed takich, sobą, którzy więc mają zabezpieczyć ci, no właśnie. szczególnie jak grasz na takich jak grają ci, grasz w takim ustawieniu z takimi pozycjami. To głównym zadaniem ich jest to, żeby jeden trzymał pozycję zawsze przed stoperem, żeby był jeden, jak zbiega na przykład lewy, biegnie w lewo, no to środkowy już musi trzymać pozycję, musi być tym ryglem takim. I no nie wiem, czy Rabiot jest do No tego stworzony, właśnie nie? wydaje się, że United potrzebują i takiego tanka, taki czołg, który by tam powygrywał pojedynki, ale i No. też takiego gościa, który będzie ostatni w rozegraniu z pomocników, taki Frankie de Jong. I myślę, że powinni tam. Widziałeś, nie wiem, czy widziałeś ten, jak Frankie de Jong wczoraj rajd zrobił fajny. Tak, Ja właśnie wiem, że chciałem to powiedzieć tylko o tym, 11. nie? zespół Ligi Meksykańskiej, tam No tak, Pumas Unam. to niewidomi, nie? Tam No się niby tak, śmiałem ale ze później dał znajomymi, taką ale piłkę, koniec końców którą mógłby zagrać i z innymi to. zespołami, bo tam było ciasno między tymi piłkarzami. Zagrał w tym fałszem, fantastycznie zagrał, No naprawdę. więc to po prostu To się klei, żeby on szedł do było tego, ten coś. Haga. No, ale wiesz co? To też nie jest właśnie taka pozycja, bo Będzie ich dwóch, nie? taką szóstką, która wiesz co. No, to tak, to jest okej, okay, bo jeżeli grasz taką szóstkę pojedynczą, jak gra na przykład Liverpool, że Fabinho No jest tak. tą szóstką, to no to taka szóstka nie może wziąć piłki, przeprowadzić jej przez 40 metrów, No bo tak. w razie straty jest jazda już tylko bezpośrednio na obrońców. No faktycznie. No okej. Więc to Dlatego. wszystko zależy, nie? Ale no.
No zmontowanie takiego środka Van de Beek i De Jong to by było coś może Skrócić do przodu. coś fajnego, Jeśli nie? potrzebujemy kreatora i tanka, tak to mówimy, to wydaje się, że No. Rabiot nie jest ani jednym, ani drugim tak do końca, więc No, dokładnie. powiedzmy, jeśli... Czyli jest bardzo duża szansa, że Manchester go ściągnie, bo Manchester w ostatnich latach się szczyci w takich transferach, które są trochę niewytłumaczalne, nie? Jeśli już mówimy o transferach United, to trzeba powiedzieć o drugim nazwisku, które dzisiaj wypłynęło. To jest trochę tak, jak kibice Lecha teraz mówią, że jak przegrają, to nagle wychodzą plotki transferowe na podbicie morale, nie? To Ale masz... wiesz co, to nie tylko w Lechu, w Legii też tak było. W Legii też tak było, okej. Okay. A kogo wypuszczali jako ploty? A wiesz co, co chwilę tam kogoś puszczali. To wiesz co, to nie są do końca ploty. To jest Ale bardziej coś takiego na się korzysta z zasadzie, takiego zainteresowania, że no niby chcesz kogoś, ale jak z tym Schalke, co mówiliśmy w piątek, Schalke i i karbowników. Karbownik, tak. No, wiesz Więc... to jest coś takiego, że gdzieś tam temat się pewnie przewinął, coś Korzystasz z tego ziarnka i ja też prawdy, wiesz nie? co, nie Nabijasz to. uważam. Mi się wydaje, że to trochę kibice też przesadzają, bo dziennikarze mają swoje jakby dojście. Oni mają od menadżerów informacje, od kogoś tam innego. I to nie zgadzam się z tym, co czytam na Twitterze od kibiców jakby Lecha, czy w zeszłym sezonie kibiców Legii, że to jest jakby wypuszczane przez klub. No, czasami może jest wypuszczane przez klub, ale często jest też tak, no, że czy Seba Staszewski, czy Piotr Koźmiński, czy Włodar, no oni mają też swoich jakby kontaktów, mają swoje znajomości. Informatorów, no. No i często jest też tak, że oni dostaną jakąś wiadomość, ale przytrzymają ją dla siebie i wypuszczą chwilę później po prostu. I to nie do końca doszukiwałbym się takiego spisku w tym wszystkim, o, Okej, tak na powiem, pewno nie? nie mówię tego w kontekście United, że nagle wypłynęło, bo jak pisze to Ornstein, to jest okej, to są negocjacje i to jest bliskie. Tylko No. jeszcze powiedzmy o tym drugim nazwisku, nie wiem czy powiedziałem, że Marko No właśnie, chyba Arnautowicz nie. ma O. trafić. To jest gość no, dobrze znany z ligi angielskiej, no i z West Hamu ostatnio, wcześniej chyba tam było Stoke, nie? Przez ileś lat, już nie pamiętam Tak, dobrze, tak. tak, legenda Stoke. Ale wiesz co, ja ci powiem, Ale w czytałem Chinach na ostatnie dwa Twitterze, sezony, później no. Bolonia, a w ostatnim sezonie w Bolonii 16 goli w Serie A, czy 15, Ja jakoś tak. nie kumam, jak właśnie mówimy o Serie A, nie kumam tego, że Belotti jest bez klubu. Nie wiem, o co Dalej chodzi. się nie dogadał, ale wiesz, znajdzie, no Nie Isco wiem, o co znalazł chodzi. wczoraj No, klub, to Belotti nie a znajdzie. gdzie poszedł? To Isco? Sevilla. A, o, no to fajny ten Mówiło się był. od początku okienka, że Sevilla lub Roma, jeśli już ktoś ma go No. zechcieć. I jakoś Ale tam się wiesz dogadali. co? Ja bym się, jak napastnika brać, to kurczę, nie wiem, czy bym się nie skusił. Chociaż ten Arnautowicz to jest taki napastnik, pomocnik. Ale ja bym się pomyślał na miejscu United, właśnie bo to na Twitterze o tym przeczytałem, o tym Belottim. Tylko wiesz, też z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na tych napastników, jak błyszczeli w Serie A, a jak wyglądają później gdzieś, jak wyjadą za Tak, Włochy, tak, tak, tak. no to czy Immobile, czy... No Immobile mi się tak pierwszy rzuca w pamięć, nie? Że on nie do końca Tak, spełnił no to wiadomo, oczekiwania. i Borussia była, i chyba Sevilla, tak, I no. Sevilla, no. Tak, więc no dwa takie różne państwa, różne kraje. Pytanie, czy Belotti by się zgodził jednak na takie bycie typowym ławkowiczem, bo to jest pozycja Cristiano Ronaldo, chociaż Cavani swoje pograł. Cristiano też No. musi odpoczywać, wiadomo, no teraz dopiero wchodzi w rytm, też wszedł w drugiej połowie. No ale jednak Arnautowicz jest bardziej dla mnie pogodzony z byciem zmiennikiem, bo już grał 2 lata, 2 sezony w Chinach przecież. To nie musi mieć jakiejś nie wiadomo jakiej chęci, żeby co mecz zdobywać 5 goli. No i zawsze ma ten 1,92 m, jakoś tam wrzucisz na niego. Chociaż czy jeśli Cristiano ogarnia jeszcze grę w powietrzu, nie wiem na ile, to czy... Ogarnia, wiesz, to się nie zapomina, to jest jak zjazdu na rowerze. No właśnie, pytanie, czy to jest ten profil, nie? Czy powinni jeszcze jednego takiego No. mieć? Czy może Martial, to trudno go liczyć na razie, no, jako tam poważnego piłkarza po tym wypożyczeniu w Sevilla, które też nic nie pokazało. No No, pytanie, czy nie nie powinni ten, jakiegoś nie szukać ruszył. takiego dynamicznego typu tym razem, nie? Kogoś może niższego, no No. ale to już tak, didaskalia. Ale wiesz, no to już niech się martwią mądrzejsi od nas, Tak nie? jest, to nie nasze Biorą problemy. za to pieniądze. Niech się martwią. Jeszcze tak patrzę na notatki. Jeden z fan. Liverpool chyba, nie? Bo o No, za Liverpool nie chwilę, tak, gadaliśmy. za chwilę No, Liverpool, dobra, jeszcze dobra. tylko w zamknięciu tematu United.
Fan United jakiś, nie wiem czy angielski, czy brytyjski, na Reddicie zrobił listę fajnych pomocników, którzy zmienili kluby i napisał tak: Kamara do Aston Villa, Kessie za darmo do Barcelony, bez odstępnego, Doucouré do Palace, Palinha do Fulham, Phillips do City, Bissouma do Spurs, Witzel do Atleti. To tak jakby ktoś no. powiedział, że nie dało się kupić w miarę, że nie. W miarę to porządnych. Ten, nie? No, i wracamy znowu do Poznania i hashtag nie da się, z którego korzystają kibole Lecha. Nie znam tego chyba. Nie? Nie? Oni tam co chwilę, jak wiesz, coś tam, hashtag nie da się, bo trzeba kasę dać czy coś, hashtag nie da się. Okej, okay. To ironicznie do zarządu, rozumiem. Tak, wszystko. Tak. Do tak, Lecha no. jeszcze dojdziemy za chwilę, na koniec. No, za dłuższą chwilę myślę, bo nam tak dobrze idzie gadanie. Ale wiesz, dobrze by było godzina 10 się zmieścić, nie? Bo no, a ile już mamy? 50, 49, 30 no to, w tym momencie jest, no ale to masakra, jak się dobrze gada. Mam nadzieję, no. że... A najlepiej jak się ceny. gada i się nie zna, to tak jak my. Prawda nam nie przeszkadza w mówieniu. Nie. I jest okej. Okay. I słuchaj, jak fakty się nie zgadzają, to gorzej dla faktów. Tak. Fulham 2-2. Udana inauguracja Fulham na Craven Cottage, chociaż prowadzili dwa razy i nie dowieźli tego. Żeby tak już konkretnie zacząć. No Klopp oczywiście wiesz co? Zły z nastawieniem. No, ale jak jeszcze o Fulham, często jest tak, że właśnie jak wygrywasz z takim lepszym zespołem i dwa razy nawet już i dostajesz bramkę w końcówce, to masz takie coś, że kurde, jeszcze pójść, żeby zaryzykować i wygrać. I miał przygotowaną zmianę, miał Marco Silva, taką półofensywną, że tak powiem, tam chciał pomocnika wpuścić. Najpierw chciał przed bramką Shane'a Duffy'ego wpuścić, później wpuścił pomocnika i Duffy'ego dopiero pod koniec. Właśnie tak zastopował, bo wiedział, że jednak każdy punkt zdobyty na Liverpoolu, no to jest bonusowy punkt. No nie, no tak. Grając z Liverpoolem nie nastawiasz nie się raczej na to, tak. Że jakby to jest mus, żeby punkty zdobyć, nie? Więc, więc tak i to mądrze rozegrał tą końcówkę. A to mogło pójść w dwie strony, bo nie wiem, kto komentował mecz. Kto komentował mecz Viaplay? Fulham? No, chyba Michał Gutka Michał komentował, tak Gutka mi się wydaje. I Piotr Domagała. No, bo właśnie, i właśnie chyba Michał powiedział, że no czuję, że tutaj, albo to Piotrek Domagała powiedział, już nie chcę, jeżeli pomyliłem, to przepraszam, ale że w 80 minucie już po bramce powiedział, że czuję, że tutaj jedna albo druga drużyna jeszcze trochę frajdy swoim kibicom da. I tam była sytuacja, no Henderson w poprzeczkę uderzył. Niewiele Bardzo fajny zabrakło. Strzał. W takim swoim stylu ta piłka z boku do grana. I bardzo, bardzo fajnie uderzył. No, nie skończyło się bramką. W słupkach 2-1 było, bo Luis Diaz no. strzelił i też ktoś z Fulham, już nie pamiętam. Czy... Tak, ale ten pojedynek główkowy, ta pierwsza bramka Mitrowicza bardzo mi się podobała. Wskoczył, przeskoczył Trenta. Trenta, który zagrał mecz taki jak z Atletico trochę. Nie szła mu kompletnie robota w tym meczu. I te dośrodkowania, tam krzyczał Klopp na niego parę razy. No czasami tak jest, że szczególnie jak się wygra, no mimo, że to wiadomo, tam mówi się o tej tarczy, że puchar myszki Miki, ale czasami tak jest, że następny ten mecz nie wychodzi, no i Trentowi akurat nie wyszedł, nie? Mhm. Ale za to no, trzeba pochwalić Nuneza. No właśnie miałem mówić, efekt Darwina Nuneza się pojawił, no. bo Firmino nie grał nic totalnie. I Darwin znowu wchodzi i znowu zmienia mecz, tak jak w tarczy. Znowu tak, się Salah ożywia przed nim. No, czy to co, już jest czas, żeby on gra całkiem trochę... odstawić Firmino? Wiesz co, myślę, że no, może tak być, że w następnym meczu zagra Darwin. On gra trochę inaczej, bo on nie schodzi po piłkę, on trzyma stoperów związanych między sobą i to boisko jest dzięki temu większe. Jest mniej ludzi w środku pola, ale no, jeżeli masz taką jakość jak Liverpool w środku pola, mimo kontuzji Thiago, za chwilę o tym powiem, która, tak. no, to trochę będzie problem, ale to boisko jest trochę większe i ma jakby no, na większej przestrzeni grasz. Firmino schodzi po piłkę, lepiej kreuje, ale Nunes czekając gdzieś w obrębie pola karnego przed polem karnym jest czymś, czego Liverpool potrzebował, bo on wchodząc na boisko daje inną opcję gry, zmienia trochę styl drużyny. I to wychodzi na dobre. No i tak jak mówisz, znowu Salah się ożywił przy nim, bo grając z taką dziewiątką typową, ci stoperzy są skupieni też na tej dziewiątce. Nie mogą iść tak na asekurację pod Salaha, pod bocznego obrońcę. A Firmino więc, sobie gdzieś tam po... trochę gdzieś on niżej sobie zejdzie. Wybiegnie, więc, no, tak. więc gdzieś tam zawsze tego napastnika brakuje, a ta bramka, zbiegnięcie na krótki słupek, takie naprawdę widać, że to jest coś, co Darwin potrafi,
No i myślę, że będzie ciekawy. Będzie to ciekawy ruch dla Liverpoolu. I jestem sam ciekaw, jak to będzie, no bo jest jeszcze Żota, nie? On ma teraz, Tak, jakiś jak uraz dobrze chyba kojarzę, jest, on ma tak? kontuzję. Mhm. Ta Tak, lista kontuzjowanych zrobiła się taka 7-8 osobowa, chociaż zazwyczaj żołnierze z drugiego, jakby No, jak coś tam nie z będzie pierwszej musiał grać, strony, no ale... to Milner zagra, nie? No, Wiadomo, tak, jak jak tam wszedł, będzie tak. potrzeba, to i na ataku zagra, Na kłopoty Milner, a ale teraz... Mhm. na kłopoty Milner, dokładnie. A teraz wszędzie łatać, bo Thiago wypada ponoć na około 2 tygodnie. Mówiło się, No, że mogą być może, 4, ale ponoć 2. no tak, ale wiesz, to obstawiam, że skończy się na bliżej na 4, bo no nie można go szybciej wpakować. No, no to jest taki urok Thiago, jak go Liverpool kupował z Bayernu, to wiedział, na co się pisze, że to nie jest zawodnik, który zagra ci 38 meczów od dechy do dechy. On będzie wypadał i tak jak czytałem gdzieś, że on już w finale Ligi Mistrzów miał nie grać, bo Tak, tam na mówiliśmy o kontuzji tym nie czuł. w piątek, ale to No, dopiero teraz właśnie, wyszło, nie? mówiliśmy o tym, Że nie? wszedł tak No, późno. bo to. No, bo Kibice to Realu wiesz, się że śmiali jakoś z tak nie tego chcieli. mocno, że znowu coś wychodzi, Tak, ja jakieś widziałem, trupy. że coś tam wychodzi, ale to bardziej. Bo jak o Kariusie się wtedy mówiłem, to było na usprawiedliwienie, a tutaj bardziej ja to odebrałem jako coś takiego, że jako docenienie dla Thiago, że mimo kontuzji on chciał zagrać i bardziej w tym bym to No Real odbierał, Madrid a nie był nie. zdominowany, więc No. Real Madrid nie dominował w tym meczu, więc No nie nie, można nie. powiedzieć, że to jest Nie, że jakieś to mu jakoś usprawiedliwianie Thiago. No przeszkodziło. tak, no No. tak. Po prostu bardziej chciałbym, wydaje mi się, że bo to było, bo asystent Kloppa jakąś książkę chyba wydał. Tak mi się wydaje. Czy jakiś wywiad taki duży dał, ale wydaje mi się, że to książka jest i właśnie w niej to opisywał. I to bardziej miało chyba na celu pokazać to, że jakby docenić Thiago, a nie umniejszyć Realowi. Tak bym to odbierał. Przeczytałem w jednej z serwisów, chyba z jednej gazety liverpoolskiej, że być może będzie jakaś oferta za Brozowicia, ale nie wiem, pewnie jakaś duży procent plotki w tym jest. Klopp mówi, że ma Nie, myślę, że wystarczającą nie. liczbę Myślę, pomocników. że nie. No. Powiedział chyba, nie wiem, czy to było po meczu, czy przed, ale no jest ich trochę, faktycznie tam jest i te Oxlade, i Elliot, i Curtis chyba, nie, czy Curtis już nie ma, czy jest? Curtis jest, ale Oxlade Jest. też ma kontuzję. No tak. Też jest w tej liście 7 czy 8 osobowej. No, ale no. No, ale to jest coś, z czym się trzeba, jakby zaczynając sezon, trzeba się liczyć z tym, że kontuzje będą i myślę, że oni są na to przygotowani. Ciekaw jestem, czy może jakaś zmiana ustawienia, coś w tym stylu, może Klopp poszuka. Ciekaw jestem, jak to on to wymyśli. No jeśli, No wiesz, ale. w teoretycznie Konate i Matip są w hierarchii blisko siebie, więc może No. jakby tak dorzucił, żeby, nie, jakoś parę No, razy, to na trzech stoperów by poszli wtedy dwuosobowy może. środek pola, coś takiego No. kombinować. Może tak, a wtedy wiesz, otwierasz wahadła Tak, dla Trent nie tego, dla musi się Trenta martwić, i że ma no. hektary za sobą. Ciekaw jestem, no Za ale. mało było tych prób, nie wiem, czy dawno Klopp chyba nie Liverpool próbował trzech stoperów, no. nie Czy na kojarzę, transfermarkcie by trzeba żeby. sprawdzić, bo to w miarę No. dobrze tam jest napisane zazwyczaj. Nie kojarzę przez ostatnie 3 sezony, żeby chociaż jeden mecz był na trójkę stoperów. Właśnie. Taki normalny W mecz, sensie nie tak, mówię podstawowa, o. nie No, tam nie mówię 15 minut. o. No. I nie mówię o jakimś właśnie gonieniu wyniku, czy tak jak to Klopp ma w zwyczaju w 92, jak jest ten mem, że kartę rzucają tam, siedzą dziadki przy stole i rzucają Tak, kartę tak, tak. na stół i Klopp rzuca tam Matipa na 2 minuty, żeby pobronił chwilę, nie? Ale tak, żeby od początku zacząć. No ciekaw jestem, bo jak spojrzysz na ten, czy na Manchester, czy na Liverpool, no to oni jednak trzymają się swojego tego ustawienia. I żeby to ustawienie zmienić, no to. To musi być jakaś seria kontuzji, coś takiego, co się wydarzy niespodziewanego. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko zostanie przy tym jednym ustawieniu. A trochę szkoda, bo bym zobaczył chętnie, jakby wyglądał Liverpool grając w jakimś innym, czy może 4-1-2-1-2, takie w rąbie w Diamentem, no. środku. Ciekaw jestem, no, ale no, możemy być ciekawi, ale raczej to się nie wydarzy. Chyba opuszczamy już Anglię. Wrócimy niebawem, bo. Ale tak patrząc, nawet mówimy o tych wszystkich problemach Liverpoolu, że tam trzeba się rozkręcić, że nie wiadomo co. To i tak w trzeciej kolejce jest to United Liverpool, tak jak mówiliśmy z Adrianem Olkiem. No i w tym Tak, momencie no, to się na znowu odkucie. zapowiada na jakiś mecz taki, jak w zeszłym sezonie było, nie? Czyli tam 5 i 4. Więc Wiesz co, może nie, 3 teraz. Aż tak, nie mówię, że aż myślę, tak źle, ale że. to co zobaczyłem z tym Wiesz co, Brighton. kurczę, no. No tak, ale
Ja wiesz co, zawsze podchodzę do tych meczów Liverpoolu z Manchesterem jednak spokojnie i szczególnie jak się jedzie No to El Clasico jest tak samo, że na wszystko się wyjazd, może to no zdarzyć. nieważne w jakiej jest jeden czy drugi zespół w formie, to no, może się wydarzyć tak, jak się wydarzyło, Rządzi się swoimi że prawami, chcesz powiedzieć, ładnymi słowy. no nie chciałem tego używać, ale No, tak, widzę. wiesz, możesz piątaka, no, raczej nie biorę pod uwagę, że Liverpool piątaka dostanie od Manchesteru, że jak już Manchester wygra z Liverpoolem, to jeden, może 1-0, może 2-1. Ale bardziej bym się oczywiście skłaniał ku temu, że to Liverpool wysoko wygra, ale nie zdziwię się też kompletnie, jeżeli to Manchester wygra i to może być Odrodzenie takie. taki mecz założycielski dla Manchesteru Ten Haga, nie? Ten Hag powiedział przed sezonem, że docenia City i Liverpool, ale ery też się kończą. Chyba, że to był fejkowy No, cytat, chociaż ale grafika była ładna, ale wiemy jak to jest. grafika była ładna, nie? Ale No, ten, to ale. może coś tam Dobra, pokazać, to że się. idzie do To, przodu. no. No, może to być taki właśnie mecz założycielski, nie? Dla nich. I no i sam jestem ciekaw. No, ciężko tak powiedzieć coś po jednym meczu, czy Tak jednych, czy jest. drugich, Nie nie? przesadzamy z prognozami. No, Wiadomo, bo jak się to można jest. wygłupić, nie? Tak. Trzeba odpowiednio zbalansować. Nie możemy też nic nie No. powiedzieć, bo to jakieś Jak opinie prognozy, to ten, to muszą Jarek paść, Kret, ale. nie? Proszę? Jak prognozy, to Jarek Kret. Ten A widzisz, pogodyn. był, ale on tak śmiesznie te prognozy No, albo robił. Omen na mensach. No. Albo Dorota Gardias. O, O, no, o dobry tak. chyba przykład. O tak, tak mi mów. Tak Margines mi mów. jeszcze angielski. Tottenham wygrał 4-1 z Southampton. Małą remontadę musiał zrobić, bo Ward-Prowse nieźle przymierzył i ładnie to odrobili. Kulusewski gol asysta. Kane głęboko grał. Te kontakty z piłką miał dość daleko od bramki przeciwnika. Czy coś tam No, to ten jednego się ham wydarzyło? będzie. Salisu koszmarny samobój. No, ale wiesz co, no to ten ham będzie to, co mówiliśmy. To ten ham będzie fajny do oglądania. To będzie Tak coś jest. przyjemnego, To moim się zdaniem. faktycznie na razie sprawdza. No wiadomo, to jest Southampton i to u siebie, ale może być to zespół taki, który tej górze na pewno narobi dużo kłopotów. Everton na Goodison Park przegrał z Chelsea 0-1. Złą wiadomością meczu jest niestety kontuzja Godfreya, który, no nie wiadomo było na początku, co się stało w tym przekazie telewizyjnym, ale dzisiaj na Twitterze zobaczyliśmy gifa z tym, jak mu się ta kostka Tak, wykręciła. Tego nie przy było widać. ślizgu, nie? Tak, zrobiła mu ileś tam stopni obrotu, no i jest tam złamanie No, i kilka to miesięcy. będzie. To jest masakra, bo Kolejna kurczę, stacja w drodze przygotowujesz krzyżowej się, Franka czekasz na Lamparda. ten. No, czekasz, przygotowujesz się na start sezonu, a to kurczę, mija chwila i w ile? No, tam około 20 minuty on musiał już się pożegnać i to na dłuższy czas z boiskiem. Więc no, niestety wystarczy słuchać. Jeszcze bym chyba, wiesz co, powiedział o tym. O Aston Villa. Bo kurczę, to nie wygląda Niespodzianka dobrze. negatywna. No, nie wygląda to dobrze, a ja, wiadomo, jak to kibic Liverpoolu, trzymam kciuki za Stevena Gerrarda, ale no, to nie wygląda to za ciekawie, nie? Niestety. Więc jestem ciekaw, 0-2 jak to tam było, będzie. tak? Z Tak, już Bournemouth. czytałem, że Gerrard będzie pierwszym, który straci pracę w tym sezonie. No on się będzie chyba z Lampardem ścigał, nie wiem. Tak No, ludzie tak może mówią. być. Tak może być. Ale wiesz Niesamowite. co, no wygrało Leeds też 2 do 1. Ale no, dla mnie też Odrobiło też. Jesse Marsh może być takim, który może też uciekać przed zwolnieniem na początku, jako ten jeden z pierwszych. Na razie uciekł spod topora Wolverhampton, bo Wilki prowadziły 1-0, ale nie dowiozły. Jeszcze krótko, bo powiedzieliśmy o Evertonie, a jeszcze nic o Chelsea, ale to jeszcze będzie okazja. Na Wiesz co, o razie. Chelsea to chyba nie ma za bardzo co mówić, No, bo Sterling próbował, raz trafił do grali. siatki, ale był na spalonym. Później No. Mkhwanko mu zblokował, zablokował ten strzał. No, ale ten, ale no. Mount No, mało grając widoczny. z takim przeciwnikiem, to. Dzisiaj chyba to czytałem, czy gdzieś, że Chelsea wydało najwięcej pieniędzy, nie? Na transfery ze wszystkich No, tych jak się rzuca 62 zakupu, dużych czy klubów. ileś. No, Kuku już tam fajną to dał tę sobie. piłkę do Sterlinga, To sobie idealnie. można kuku zrobić, nie? Tak, Kuku dał fajną piłkę do Sterlinga już, Ale także. ten, ale kibice Chelsea są zadowoleni z Kukurei, bo mają fajną przyśpiewkę, tam widziałem Tak? o nim. No tam A, co, no to. że ma włosy, coś tam fajne, coś tam, że
No to luz, no to Co, już. coś tam fajnego, nie? Więc warto. Te 60 baniek za fajną atmosferę na trybunach To już to jest odhaczone. coś fajnego, nie? Tak, Havertz też mało widoczny. Jakiś Romano dał dzisiaj, nie wiem czy on, pewnie po kimś, ale chociaż on też ekskluzywów kilka miał ostatnio, zwłaszcza z Lipska. Romano dał, że Chelsea ma na swojej liście Aubameyanga. Tak pytałeś ostatnio, jakie z dziewiątki są dostępne. No to masz odpowiedź, No, to się Aubameyang. zwolniła, nie? No. No, tym bardziej, że oni zwalniają Wernera, nie? Właśnie, tak. To, co wcześniej mówiliśmy, na nie Ktoś wypożyczenia, tylko już na amen. jakiś mój znajomy się śmiał, że Chelsea chce pozwać Wernera jeszcze, bo Żeby przychodząc do oddał? Chelsea powiedział, że umie grać w piłkę, a jednak nie A, umie. tak, Że no. tam ktoś coś takiego A widział, to nie nie? Wietnam rzucił? Możliwe, że No, Wietnam, możliwe. możliwe, że Wietnam. Pozdro Ogólnie dla jego. możliwe, że Wietnam, jeżeli tak, to się będę martwił, bo to powiedział mi mój tata, więc jeżeli on Wietnama obserwuje, to powiem, że chyba zgubił się na Twitterze gdzieś. Coś jest nie tak. Tak, no, No. powiem ci, to było dobre, ale Jeżeli tak, to znaczy, że tata domyślam się się, gdzieś że zgubił na Twitter to nie ma Twitterze. tylko tweetów najnowszych, tylko ma Możliwe, algorytmem, no, więc widzi możliwe, lajki, możliwe. nie? To jest dramat w ogóle. Możliwe. Arsenal wygrał z Palace 2 do 0. Już się wydawało, że Palace będzie chciało remisiku i tak szli, no ale nie doszli, bo dość taki w miarę przypadkowy gol na 2-0 i zgaszone światło. Ale Arsenal pierwsze 30 minut dobre, później trochę gorzej. No i na razie tego No. wielkiego entuzjazmu, takiego jak meczu z Sevillą, nie widziałem, że to jest mało widoczny raczej. No Ale wiesz, to jest spokojnie, mówimy o ten jednym wyjazd meczu. na Crystal Palace też jest zawsze ciężki, nie? To jest taki niewygodny teren. Tam często parę i w zeszłym sezonie przecież Manchester tam wtopił punkty City, nie? Więc i United chyba zresztą też, więc to jest A gdzie dla tej United nie górnej, straciło? no to inna sprawa, nie? To No. Masz rację, ale no tak, no to jest taki jakby grząski grunt, a na początek sezonu Arsenal sobie zapunktował, tak jak mówisz, oni tam się w pewnym momencie się zanosiło na remis, ale jak to się mówi, podpuścić i skasować, nie? Tak. Jak już... Ale bardzo fajny mecz zagrał kolega Saliba, bardzo mi się podobało. Bardzo, bardzo solidny występ. Więc no, może coś z tego będzie. Ten Saliba mi się podobał. Oni go rzucali tak po klubach. Teraz w Marsylii zagrał W cały Marsylii był sezon. sezon, tak. No, więc no, jestem ciekaw, jak to wyjdzie z nim. Jeśli tak kończąc temat Anglii, czy ci wszystko działało dobrze z Viaplay? Bo jest temat grzany ostro. Wiesz co? Ja ogólnie z Viaplay mam jakby dobre, już kiedyś ktoś się śmiał, jak Legia grała w Lidze Europy i też nie zacinało wszystkim, a mi normalnie śmigało tak jak trzeba i się śmiali, że mam może jakiś po prostu kod lepszy tam z poznajomości załatwiony, ale ja nie miałem żadnego problemu, nie zacięło mi ani razu, no ale widziałem, że wielu ludziom i nie miałem ani problemu nigdy z KSW, ani wcześniej z Viaplayem, jak coś oglądałem, to no to tak, nie? Ja To ja miałem wszystko w porządku. oglądam jakby w telewizji, bo jestem abonentem Canal Plus i to wtedy, No. jak masz ten dekoder taki najnowszy, a mi go wysłali tam kiedyś, to masz tam Viaplay na kanałach 981 i tam kilka następnych na samym końcu No. i wszystko działa idealnie. Czasem tam Tak, się 3 aha. sekundy ładuje najlepsza jakość obrazu możliwa, No. ale jest, Wiesz co, ja no też nie ma za oglądałem, cięć, nie? ja sobie oglądałem na telefonie, bo jak mecz Liverpoolu jakby na żywo oglądałem, później go sobie tam odtworzyłem fragmenty. To mecz, jak wracałem ze sparingu, to oglądałem ten mecz, więc na telefonie to mi wszystko fajnie śmigało i to w trasie, więc ja problemu nie miałem, No i trzymamy więc kciuki, chociaż masa osób miała problemy i nie, no bo to jest, ciężko no, jest. ale wiesz, no, jakby nie, no nie fajnie jest, że po głowie dostają właśnie chłopacy, którzy No pracują przy dostają. Viaplay i oni nie mają na to wpływu kompletnie, No a dlatego trzeba pytałem powiedzieć, że Adriana Viaplay, w naszym odcinku, czy ma obawy, bo... no, ale wiesz co, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś podejdzie, bo wiadomo, to się na Twitterze pisze, nie można tego traktować na poważnie, bo duża część ludzi na Twitterze sobie, no No jakiś żarty sobie procent robi, trzeba nie? brać, no przez No, sitko, no wiadomo. więc tak.
Oby było I tak lepiej. bym to odbierał, nie? Po prostu. A to jest naprawdę. Oni swoją robotę zrobili ok, moim zdaniem. Jako Viaplay, Jako redakcja. jako redakcja. Mieli wszystko fajnie przygotowane, no i uważam, że to tak trzeba. Nie można na nich krzyczeć za to, że tam gdzieś ktoś z góry zawalił coś, nie? Przechodzimy na koniec do Poznania. Zaglądamy do Poznania, że mamy godzinę i 9 minut podcastu, więc ostatnie kilka poświęcimy Lechowi, który zdaje się za trenera jako Van der Vander Bom? Brom. Tak, mi się Brom, mylą no. te Vandery. Wygrał 2 na Van 9. Bommel w Poznaniu zwany też Tak. Van Bommelem. 2 na 9 chyba wygrał meczu z tego, co mu liczą. Także to słabo wszystko wygląda. Wikingur 0-1, gdzie tam ten jeden gość, ten skrzydłowy, chciał ich rozstrzelać całkowicie. Ten na P. Już mi wypadło nazwisko dzisiaj, skróty przeglądałem, ale jest to świeże nazwisko, to tragedia. Aha. Z Zagłębiem 1-1, o czym mówiłeś wcześniej. No i No. się pytają Wiesz ludzie, co, to czy był Welde mecz powinien taki. grać tyle, ile gra? Czy Citaishvili nie jest za bardzo schowany do szafy? Czy te decyzje Ale są w słuchaj, porządku? nie wiem o co chodzi, ale ten Welde to on w tym sezonie to jest jeden z lepszych piłkarzy Lecha. No to sk na Jak na Skurasia też ludzie niego. narzekali, a jednak mimo, Tak, a. jednak ta Ale aktywność. koniec końców Citaiszwili wszedł, tak? No i co? I gdzieś czytałem już, że to jest ten. To jest dywersant wysłany przez kibiców Wisły. Że to jest ten. To No. jest No bo on na razie bazuje na koń tym, co było w trojański. Wiśle, no tak, no. No, jak na razie nie dał nic fajnego. No nie wierzę, że jeżeli. No nie wierzę w to, że jeżeli on byłby dobry w treningu, to grałby Weldę kosztem jego, nie? No, Nie ma spisku. uważam, że. No, nikt nie chce sobie, żaden trener nie chce sobie robić pod górkę, nie? Więc no ja tak uważam, no. Podchodzisz do tego rewanżu w czwartek, że odrobią to 0-1, bo tam mogło być Wiesz co, gorzej, no ten wynik mogło mógł być być gorszy. gorzej, ale Ale trener jest optymistą, że no nie chce mi już się po meczu wierzyć, mówił, szczerze, że jest wiesz, zawsze optymistą. no nie chce mi się wierzyć w to, że oni mogą nie awansować, że Lech może nie awansować, no nie chcę w ogóle, nie biorę takiego czegoś pod uwagę. No bo to byłby wstyd, No bo bierzesz pod uwagę to byłoby różnicę coś jakości. strasznego, nie? No tak. To byłoby coś strasznego. No ale ciekaw jestem, jak ludzie do tego podejdą, czy jaka będzie atmosfera na trybunach, czy przyjdzie sporo ludzi, bo ten sezon to jest duży test dla kibiców Lecha, bo Legia to w zeszłym roku chociaż w eliminacjach w miarę sobie radziła i na początku sezonu też aż takiej tragedii nie było, dopiero ta katastrofa zaczęła się w okolicach połowy września, a tutaj A jesteśmy na kto za początku nią sierpnia. odpowiada? To za nie odpowiada, słuchaj. W 90% wiadomo kto. Okej. Tak jak powiedział pan prezes i właściciel. A ja się z tym nie zgadzam, ale to już mniejsza z tym. Bo już tam na Twitterze parę razy napisałem, za to lajki zebrałem i to mi starczy, ale. Wiesz co, no nie wierzę w to, że Lech może nie awansować. No ma lepszy zespół, lepszy gra u siebie, no musi odrobić. Dobrze, że tylko 1-0 przegrał, Z tym graniem u więc. siebie to wiesz jak jest. W zeszłym sezonie tylko Raków wygrał w Poznaniu, a teraz i Stal, i Wisła Płock. Chociaż Płock zaczął No, dobrze, no. no. To chyba tyle z Lechem, no zobaczymy co będzie No co, w no czwartek. chyba tak, nie? Trzymamy Co, o kciuki. lidze naszej jeszcze to ten. No właśnie dla ciebie takie ostatnie minuty, nie wiem czy też Płock Do pochwalić, przewidzenia był czy... ten. Do przewidzenia była wtopa Krakowi, No bo już wygrali za dużo, nie? bo wygrali 3 razy z rzędu No i właśnie. dobrze grali, no więc siłą rzeczy musieli przegrać zaraz. A gdzie przegrać, jak nie w Mielcu, gdzie nikt się tego nie spodziewał, to było dosyć oczywiste, że Krakowia nie zdobędzie punktów, Czyli już wszystkie pomniki spadły, już każdy chyba Polek, tak? Czy Płock się trzyma że jeszcze? Płock chyba wszystko wygrał jak na Płock razie. jeszcze, okej, okay, tak, Płock. Bo Płock, dzisiaj porównywali, kto Wisła tak Płock wszystko dobrze ruszył wygrała. ostatnio. No, I to chyba wiesz, jak Górnik to jest, no kilka lat co, no temu. mistrzostwo sierpnia Tak, i tak, zobaczymy, tak. co dalej, nie? Krakowia, Pogoń nie imponuje graniem, ale imponuje punktami, bo tak naprawdę ten mecz, gdzie zagrała nie najgorzej Pogoń, czyli we Wrocławiu, przegrała, a spokojnie tam mogli remis wywieźć, a przy wyniku 1-1 mogli nawet zdobyć prowadzenie, tam mieli jeszcze parę sytuacji. No, czyli wniosek jest prosty. No, im gorzej grasz, tym lepiej punktujesz.
No i proste. No i Raków, bo wszyscy chwalimy Raków, że ma super kadrę, że to będzie pewniak do mistrzostwa, ale jak sobie spojrzymy, to Raków tak, zagrał tak, jeden mecz, dwa mecze zagrali pomiędzy jakby pucharami. Pierwszy mecz wygrali 3-2 ze Stalą Mielec, gdzie się męczyli. I I tak. Chyba tam wynik musieli drewać, nie? Bo ty mówisz, że nie pamiętasz, ale chyba tak. Tak mi się wydaje. Nie, że... oni wygrywali 1-0 i remisowali 1-1, później 3-1 prowadzili już. Aha, takie było. I okay, to dostali może inny bramkę mecz w 85. A wynik odrabiali. Nie, i z Wartą też się no nie grali jakoś super, więc. Raków ma mega mocny skład, ale to wcale łączenie tego grania co 3 dni dla naszych zespołów nie jest takie proste. I sam jestem ciekaw, jak sobie Raków z tym poradzi. No i co? No, Lechia przegrała tutaj ten z Koroną Kielce, gdzie I no oddała to była pierwszy strzał bramka celny w 90. minucie u siebie. no z głowy i mogło się skończyć remisem, bo to była dobra okazja, na Lepa uderzał, ale ten oni, no ta bramka nie wiem czy widziałeś, jak wpadła dla Korony, Nie, nie, ale nie, to nie. była Jeszcze taka nie. typowa ekstraklasowa bramka, bo wrzutka słaba, złe wybicie obrońcy, bo zamiast wybić do przodu, to wybił do tyłu. Piłka Aha. spadła Adamowi Frączakowi pod nogi. Adaś Frączak kopnął tą piłkę tak, że gdyby nie kopnął w Buchalika, no to wywaliłby nad bramkę. A Buchalik ją jakby Brzmi dobrze z opisu, kontynuuj. będąc tak blisko od Adama, no Buchalik wyciągnął ręce, odbił ją rękoma i nabił swojego obrońcę, który biegł za nim na asekurację i wpadła piłka do pustej bramki. Więc taka no typowo ekstraklasowa bramka. No i No i tyle tyle. chyba z tego weekendu piłkarskiego. Tak jest. Trzymajcie się. To był drugi odcinek podcastu Habiniak i Michniewicz. Chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. Godzina 15 wyszła, więc No, czyli tak jak trzeba, znośnie, po fajnie. Bożemu. Nic nie było za długo, nic nie było za krótko chyba. No. Chociaż Zieliński powiedział, że o pogoni za mało, ale spokojnie. Jakieś O coś. pogoni za mało. Jak zaczną w piłkę grać dobrze, to będziemy No. mówić więcej, a jak grają źle w piłkę, Za to tylko cicho chwalimy, że dopingujesz. wygrywają. Za cicho dopingujesz Tak. na trybunach i Tak. trzeba głośniej. No Trzymajcie bo się. Zielu sobie wybrał takie drużyny do kibicowania, nie? Pogoń, która No, nie za to bardzo faktycznie. interesuje ludzi w Polsce i City. A City, I wiesz, Miami jak Heat. City tak ci kibice przed, pamiętam, ten półfinał z Realem Madrid rewanż, to tam jakoś wybitnie nie śpiewali, nie? No nie, 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 No, nie, nie, także. On chce no się i tyle, wyróżniać z nie? tłumu, chce być, wiesz, socjo numer jeden. No. Jak Jeden Lukas, numer, sesja numer 13800. one and only. Tak. No. No dobra, to co, pozdrowiliśmy, czy tam powiedzieliśmy o chłopakach z Twittera, to im miło będzie. Tak, mam nadzieję, że Będzie dotrwali tutaj. o co ich zaczepić. Tak O, jest. specjalnie na początku o nich mówiłem dużo. Aha, no tak, bo Żeby, watch wiesz, time, no, był włączyli później ten, nie? wyłączony. No dobra, to wszystko, nie? Następny odcinek w piątek, kiedy będzie zapowiedź z gościem Ligi Hiszpańskiej. Jeśli Mnie Mateusza nie nie będzie, będzie. to na pewno ja Raczej. to Mnie wszystko nie będzie. ogarnę. Nie ma Ale problemu. Tomek sobie poradzi. Tak jest. Liga No. Hiszpańska to moja liga. Tak. Moje paliwo. No, Trzymajcie dobra. się. To co? Widzimy się, słyszymy się we wtorek, za Tak tydzień. jest. Do usłyszenia. Dobra. Do usłyszenia.